way to defeating the Dark Lord. We bow to no one. I am the true Lord of the Rings. You cannot escape us. Middle Earth, Shadow of Mordor. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Śródziemie Cień Mordoru. W odcinku, w którym, jak zapowiedziałem pod koniec poprzedniego, zajmiemy się poboczniakami, które zostały mi jeszcze w tym regionie, powiedzmy. I na start zajmiemy się legendą Akarna, chyba? Tak, Akarn. Mithrilowe ostrze był niczym srebrna błyskawica przedzierająca się przez szeregi sług Władcy Ciemności. Zanim którykolwiek wróg się zorientował, tracił życie z jego ręki. Okej, okay. Zabij 10, 3 minuty, dodatkowo nie da się wykryć. Goodness. Do you hear that? Dość często zapominam o możliwości właśnie odwrócenia uwagi. Tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie gościa tak wychujać. Thank you. We're free. Wolałem się przymknąć i się skupić na tym zadaniu. Co jest? A to był koleś zwykły. No nie, kogo ty żeś zwabił, typie? Archer's a coward. That's what Gorbel says. Nah, you don't know what he's talking about. Me? Oh, I prefer getting in close with the blade. Much more fun to fight that way. Just the wit. Mam jeszcze. Mam jeszcze. Połowa czasu minęła. Na wykonanie zadania. A jestem lekko ponad połową, jeśli chodzi o zabijanie typów. No świetnie, gość akurat szcza. Ostatnia czynność, jaką wykonał w życiu. Ale to już nie mój problem. No. I został jeszcze jeden ziomek. Ej, ten też? Serio? O! Ej, ale już? A, dobra, jest w połowie spisana, dobra. Akarn. Skryte w mroku ciche ostrze. To rozumiem tłumaczenie tej elfickiej inskrypcji tam na dole. Legenda twojego sztyletu jest już w połowie spisana. Historia Akarna, stworzonego na nowo przez upiora, została zapisana na jego ostrzu. Ukończ więcej takich misji, aby ukuć legendę sztyletu. Ej, ale nawet się zmienił wygląd w ogóle tego. Kurde, fajne. To mi się akurat podoba. Ciekawe, jak się zmieni ostrze tego. Nie wiem, straszne, co nie? Widzicie, to się stanie, kiedy nagle zobaczycie pierwszy pit z ZUS-u, jaki będziecie musieli po prostu spisać, nie? No aż wam eksploduje łeb! Bo tak bardzo was oskubił. Dobra, dawaj tam mnie tutaj legendę łuku. Kurde, jestem ciekaw, czy serio tak każdy się zmieni? Czy na przykład łuk akurat będzie bez zmian, no bo go
No, nie widzimy go w takich kolorkach, nie? Bo łuk widzimy tylko właśnie trzymany przez Celebrimbora. Czyli takiej wersji upiorowej, czy właśnie, że gościowy nie rzucił kamieniem? Czy kawałkiem blachy? A Elberef w Gildionel. Mam nadzieję, że tak to będzie. Rzucili się na niego znienacka, gdy właśnie śpiewał hymn. Był to ostatni błąd, jaki popełnili ci nieszczęśnicy. Okej, ukuj legendę łuku. Zabij wszystkich strzelców, zabij ich headshotami. No. Nawet fajny. Cel dodatkowy. O Jezus, serio! Na szczęście są tutaj strzały do uzupełnienia. Musiałem sobie wymierzyć. To nie jest to takie proste, kiedy cel się rusza. Aha, XD? Zajebiście! Choć nie powiem, mogłem to w sumie przewidzieć. Załatwić się przez własną głupotę. Dobra, ci... No właśnie, bo ci się już pojawili na plecach, to mogę ich sobie tak wystrzelić od razu. Okej, ten strzał nie miał w ogóle się wykonać. Teraz uzupełnić strzały. Poproszę teraz o uzupełnienie fokusu. Źle? No, Jesus! No. Jest ten problem, że dość długo trzeba czekać na uzupełnienie tego skupienia. A niestety nie mam chyba aktualnie run, które pomogłyby mi to skrócić. Dobra, przyszedłbym się na mroźnym czasem, ale nie chcę znowu ryzykować, żeby się spieprzy. Strzały, proszę. Chociaż ci są w sumie w zasięgu, no to raczej nie powinno mi anulować questa drugi po raz kolejny. No, ale to jest chyba ostatni. Dokładnie. Ładnie wygląda. Askar. Okej, nie wiem skąd ten. Czy mi Windows wali jakieś losowe te? Dobra. Legenda jest spisana w połowie. Historia Asgara stworzonego na nowo przez upiora została spisana na jego ramionach. Ukończ legendę, aby ją... ukończ więcej tych, aby ukuć legendę. Narwi stworzył mnie dla Kowala Pierścieni za jego lojalną przyjaźń. Okej, tu są runy. I pewnie z drugiej strony będą kolejne.
Okej, jakieś ulepszenia. O, zajebiście. No to większe skupienie. Tu by mi się przydało w sumie. Dobra. I o Boziu, Boziu, gdzie ty, gdzie jest to ostatnie do miecza, kurde. Daleko ode mnie. Dobra, ponad wszystko nazywa się misja. Dobra, wchodzimy do jaskini. Czy będzie tam coś związanego z tymi? Z gulami, na przykład? Aż kark pęknął. Ze wszystkich stron otaczały go przeważające siły. Nie ugiął się, lecz stawiał im czoła, póki nie złamał woli napastników. Aha. Aha, użyj... Ej, no to kurde, myślałem, że będę musiał... ich zabijać tym czy coś. To jest tylko jako cel dodatkowy. Proszę, ty po prostu w moment się to nabije. Hello, ladies. Boom. Dobra, to było trochę głupie z mojej strony, no ale trudno. Nie, żadnego opuszczenia obszaru misji. Proszę mnie tak nie straszyć nawet. No. Bum! Proszę, proszę. Aż żałuję, że to nie jest tak bardziej w górę przesunięte. Ponad wszystko misja ukończona. Wow, ej, ale ten miecz to się srogo zmienił. Urfael, świetlista latarnia dla pozbawionych przewodnika. I ukuty na... No w tym przypadku chyba na lewej... No, na lewej części jelca. Oczywiście jeden typ nie może sobie odpuścić. Ale to już nie jest mój problem. Dobra, wypróbujmy tę strzałę. A, gościu momentalnie spłonął. Okej. Okay. Można i tak. No i dobra, no poszło w miarę szybko. To zajmijmy się teraz tym questem. Błyskawicznie, 13 minut odcinka dopiero. No może już 14. Ale momentalnie się ten quest wykonał. O, ładny zaskok. Nie do końca o to mi chodziło. No ale dobra, poproszę o strzały. Strzały odzyskane, tak więc... Kłeścik. Człowiek zdechnie, a narzędzie zostanie. Popsucie kilku narzędzi... No dobra, uwolni więźniów. I zabij dwóch uruków za pomocą ściągnięcia. Ha!
I saw you break that tool. Pretty funny. More funny when I break your arms. Czekaj, co? Czy ja dobrze słyszałem? Czekaj. Muszę zwabić jeszcze jednego. Hej. Okej, jest początek tej frazy z pierścienia. Jest szeptany. Thank goodness you're here. Help me. Run, Mordo, run. Szybka teleportacja do celu. Don't leave us. Przecięcie więzów kolejnego ziomka. Those prisoners up ahead. They're close to death. Jego 8. Okej, ta misja też będzie w miarę szybka. Okej, przy dobrych wiatrach to może wykonamy wszystkie te misje. Jeśli będą przynajmniej w jakimś stopniu. Tak krótkie. To jest jakiś kapitan, kurde. Elitarny, nieznany mi kapitan. Berserker dodatkowo. Ciekawe. Może wciskam tę cholerną kontrę i po prostu mi nie dadzą tego zrobić, no? Aha, XD? Aha, czemu nie mogę go zabić? Zdychać jeden z drugim. No, what the fuck? Co, skończyła się eskorta, to już nie jesteś taki cwany. Nienawidzisz przekrywać, super, mam na totalnie wyjebane. O nie, no nie wierzę! Boże, trzeba jechać w złą stronę gałką na początku! I to jest cała misja do poprawki pewnie. Oczywiście. No i siema. Drugie zabójstwo
po poprawce wykonane i ziomeczek uwolniony. A to kończę questa. Kończenie misji ratowania weganizmu sprawi, że będą ci niechętni pomagać, że nie informacja na temat kapitan, walczą z... No dobra. Stupid broken shovel. I thought I knew cruelty before these Uru came. They are really low. No i trochę Mirianów wpadło, fajnie. Dobra, myślę, że jeszcze możemy się zająć jedną misją. Tą na przykład. No i znowu Grauk. Ty, ale kurde, jak teraz jest więcej typa. Wykorzystajmy trochę ich obecność tutaj. O, widać podatność na ogniste strzały. Pięknie, ubity. Ej, ale... Nie! Nie gadaj! Nie gadaj, że nie zaliczyło. Nie zaliczyło! Nie zaliczyło! Jakiś pieprzony łucznik sprzątnął mi Grauga sprzed nosa! Nie marnujcie mojego czasu. Jest 10 tysięcy razy bardziej cenny niż wasz. So many weapons lately that his grindstone's worn down to almost nothing. We've done a good job of keeping him supplied with materials. Dobra, jakiś to quest czeka mnie w tym miejscu. Poza tym, że oczywiście quest dla wygnańców. Upadli. Poganiacze każą tych niewolników za to, że za słabi zwycięczenie powstrzymają oprawców. Okej. I jakby mam co? O Boże, serio? Ej, co i każde to zadanie na wygnańcu tak będzie wyglądało? Help us, please! No patrzy, zobaczył i od razu się zesrał. A corpse, and it's one of us! Hello. Come here.
Jak wszystkie misje wygnać tak będą wyglądały, to ja po prostu będę robił poza nagraniem, kurde, bo... Myślałem, że będzie teraz, nie no, zabicie ich przed tym. Zanim, nie, zanim oni ich zabiją, albo przynajmniej zabić ich przed tamtymi. W sensie wiecie, że zabić Uruków, zanim oni zabiją tych niewolników. Taka trochę mini egzekucja, nie? Kurde, że coś takiego. No to przyznam, jestem, no, troszeczkę zawiedziony. Spodziewałem się czegoś więcej. Ranger, help us. We're free! If you're not using your knives, maybe I'll just break them for you! Do not resist! Szybkie przesłuchanko w trakcie roboty. Dobra, mam już nagrał gaz sposób przynajmniej. To jest najlepsze. Somebody sneaking around. Is that you, Ranger? Come meet down quickly. No bez przesady, Talion już mógłby się przez to przycisnąć, wiesz o tym? I just wanted to end. Please help. I can barely feel my feet, but I'll find the strength to run. Thank you, Ranger. To teraz czas sobie zapolować na Grauga. O ile oczywiście raczy się tu jakiś zrespić, bo oczywiście to nie jest zawsze pewnik, że on się tu pojawi. No, definitywnie gra już mi chyba robi po prostu na złość. For fuck's sake, jakbym jakiś ten durny, pierdołowaty strzelec nie zarąbał mi tego Grauga, to już miałem tę misję wykonaną. Dobra, nieważne. Wejście barem to mnie nie interesuje. Wytrwałość, płomień zemsty, grafienie krytyczne. O, szybki naciąg. A, weźmy to. Wymaksujmy już drzewko upiora najbardziej jak tylko mogę na ten moment fabuły. No i teraz będziemy już tylko lecieli w strażnika, nie? Ale chyba najpierw wezmę to, tę wytrwałość. Bo się może przydać. Co mi tu wpadło wielce. Aha, wpis o niewolnikach. Okej. To nic, no chciałem zabić tego Grauga, no ale gra mi prosto ewidentnie nie chce tego umożliwić. No to nic, no to widzimy się zatem w kolejnym odcinku, w którym już zajmiemy się zapewne... No już myślałem, ale nie. To Karagor, zresztą Grauga to bym zobaczył po prostu w moment. Dobra, no nieważne, ja się tutaj jeszcze tepnę bliżej tych, a co najbliżej będzie stąd. Dobra, no to co, ja się z wami żegnam, misję wykonam, bo jak tu będzie ciągle jedna to samo, no to mi szlak trafi, jak będę miał to pokazywać. Co to tylko zabiorę? Znaczy zabiorę. Oznaczę, już to ogarnę poza nagraniem, a z wami widzę się w kolejnym odcinku, w którym zajmiemy się fabułą. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia. Cześć!